Mamy do rozwiązania takie zadanie z trygonometrii. Miary kątów trójkąta alfa, beta i gamma są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. A, B i C oznaczają długości boków leżące odpowiednio naprzeciwko kątów alfa, beta i gamma. Znaleźć wartości wyrażenia A przez C razy sinus 2 gamma, dodać C przez A razy sinus 2 alfa. No mamy takie dosyć. Można powiedzieć skomplikowane wyrażenie. No i to, co jest najciekawsze w tym zadaniu, dla mnie, to że tutaj nie podają nam żadnych wartości liczbowych kątów alfa, beta, a, b i c, a oczekują, że obliczymy dokładną wartość liczbową takiego wyrażenia. No zobaczmy, czy to się w ogóle nam uda, czy to jest możliwe. No skoro takie mamy zadanie, to pewnie się uda, no ale musicie przyznać, że to jest dosyć ciekawy problem. No dobrze, co to znaczy, że Miary kątów trójkąta są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Co to jest ciąg arytmetyczny, przypomnijmy sobie. No to jest taki ciąg, w którym różnica kolejnych wyrazów jest stała, czyli na przykład 1, 2, 3. To jest ciąg arytmetyczny, albo na przykład 4, 5, 6. Takie trzy liczby też tworzą ciąg arytmetyczny, albo na przykład 10, 15, 20. To są różne przykłady. Trójek liczb, które stanowią ciąg arytmetyczny. Czyli taki, w którym różnica dwóch kolejnych wyrazów jest zawsze taka sama. No dobrze, no to wiemy, co to jest ciąg arytmetyczny. To co nam to mówi o, o tych kątach, które tutaj mamy w naszym trójkącie? No, wiemy, że mamy kąt alfa, mamy kąt beta i kąt gamma. Powiedzmy, że alfa jest ten najmniejszy. No to beta. Powstaje przez dodanie do kąta alfa jakiejś stałej różnicy. Nazwijmy ją na przykład delta. No a gamma powstaje przez dodanie tej samej różnicy do kąta beta, czyli dodajemy do beta deltę. No a beta to jest alfa plus delta, czyli tutaj będziemy mieli alfa plus dwa razy delta. No dobrze, no to tyle wiemy. Wiemy też, że suma kątów w trójkącie, alfa dodać. Beta dodać gamma to jest 180 stopni. No dobrze, no to wstawmy teraz tutaj za alfa, za beta i za gamma to, co tutaj mamy. Wyraziliśmy te pozostałe dwa kąty za pomocą alfa i tej różnicy delta. Czyli będziemy mieli alfa dodać, beta to jest alfa plus delta. No i dodać gamma to jest alfa plus 2 delta. Czyli to jest beta. No, a to jest gamma. No, i to w sumie ma dać 180 stopni. Z tego wynika, jak to jeszcze dalej przekształcimy, może tu u góry to już napiszę, że mamy tak: alfa dać, alfa dać alfa to będzie 3 alfa, dodać delta plus 2 delta to będzie 3 razy delta, ma być równe 180 stopni. Mogę podzielić obie strony równania przez 3. I dostanę takie równanie. Alfa dodać delta równa się 60 stopni. No nie wiem ile jest alfa, nie wiem ile jest delta. No, wiem tylko, że w sumie mają dawać 60 stopni. Ale zauważmy, że alfa plus delta to jest kąt beta. Tak? Kąt beta to jest suma alfa i delta. Nie wiem ile jest alfa, nie wiem ile jest delta. Ale wiem, że ich suma, czyli kąt beta, musi być równy. 60 stopni. No i to jest bardzo ważny wynik, pierwszy konkretny, jaki nam się udało uzyskać, że nieważne jakie te kąty będą: alfa i gamma, to ten środkowy kąt beta musi być zawsze równy 60 stopni. Jeżeli te miary kątów mają tworzyć ciąg arytmetyczny, to tylko z tego warunku, no i z tego, że suma kątów w tym kącie jest 180 stopni, wynika, że kąt beta musi być równy 60 stopni. No dobrze, to coś nam się udało. Teraz zajmijmy się tym wyrażeniem, które tutaj mamy. Zobaczmy, co się z nim da zrobić. No to napiszmy sobie. A dzielone przez C razy sinus 2 gamma, dodać C dzielone przez A razy sinus 2 alfa. Jak to można przekształcić? No, znamy wzór na przykład na sinus podwojonego kąta, bo to jest coś, co wyprowadzaliśmy już nieraz nawet w filmach o tożsamościach trygonometrycznych. No więc możemy tutaj zrobić z tego użytek. Czyli zastąpimy sobie sinus dwóch gamma, może wezmę innym kolorem, sinus 2 gamma zastąpimy sobie tym wyrażeniem, które znamy. A sinus 2 gamma to jest dwa razy sinus gamma cosinus gamma. No i tak samo postąpimy z tym drugim sinusem. Bo tutaj mamy sinus 2 alfa. No to zastąpimy to poprzez dwa razy sinus alfa cosinus alfa. No dobrze, co z tym jeszcze można zrobić? No można tutaj zastosować jakieś twierdzenia dotyczące funkcji trygonometrycznych. I kątów w trójkącie. No i są dwa takie twierdzenia, które na pewno znacie. To są twierdzenia sinusów i kosinusów. Twierdzenie sinusów mówi o stosunkach sinusów kątów do leżących naprzeciwko długości boków. Może narysujmy sobie tutaj ten trójkąt, który rozważamy. No jest ten trójkąt. No i mamy te kąty alfa, beta i gamma. No, i w treści zadania było powiedziane, że naprzeciwko tych kątów leżą boki: przeciwko alfa jest bok a, naprzeciwko gamma jest bok c, a naprzeciwko beta jest bok b. Przypominam, że w treści zadania było napisane, że a i b i c oznaczają długości boków leżących odpowiednio naprzeciwko kątów alfa, beta i gamma, czyli a i alfa, b i beta, c i gamma. Dokładnie tak, jak tutaj narysowałem. No i teraz twierdzenie sinusów, co nam mówi? że a przez sinus tego kąta, który leży naprzeciwko boku a, czyli kąta alfa, to jest to samo co b przez sinus kąta naprzeciwko boku b, czyli przez sinus beta, i to jest to samo co c przez sinus gamma. Tyle nam mówi twierdzenie sinusów. No Mamy jeszcze twierdzenie kosinusów, które mówi nam, że na przykład bok c kwadrat to jest a kwadrat dodać b kwadrat odjąć 2a razy b razy cosinus tego kąta naprzeciwko boku c, czyli kąta gamma. No to wróćmy teraz do naszego zadania tutaj. Co my tutaj możemy skorzystać? No widzimy tutaj na przykład, że mam sinus gamma i mam c, tak, czyli to. Stosunek C i sinus gamma. No i jeszcze też widzimy, że tu w tym drugim mam sinus alfa dzielone przez A. Mam sinus alfa dzielone przez A. Tutaj też mam sinus odwrotność, akurat. Sinus alfa dzielone przez A odwrócone, czyli A dzielone przez sinus alfa. No dobrze, no to teraz mogę skorzystać z tego. To jest równe temu bokowi B przez sinus beta. A dlaczego to nam się przyda? No Dlatego, że my znamy miarę kąta beta. To jest jedyna rzecz, jaką my tutaj znamy. No więc wiemy, ile to jest sinus kąta beta, no bo wiemy, ile to jest sinus 60 stopni. Za chwilę do tego dojdziemy. No i teraz, żeby skorzystać z tego, no to warto wyrazić te stosunki, które tutaj są. Sinusy gamma, C, sinus alfa, A, przez to, co znamy, czyli przez sinus kąta beta. Może to nas przybliży jakoś do rozwiązania. Przepisuję to, co było. Czyli było A, była dwójka, może tu ją na początku napiszę, 2A, no i był cosinus gamma. No a teraz zamiast sinus gamma przez C, ja mogę wpisać sinus beta przez B. To jest to samo na mocy, na mocy twierdzenia sinusów. Sinus beta przez B. Dodać. No, tutaj znowu. Dwójka zostaje tak, jak była, c zostaje, a zamiast sinus alfa przez a, ja mogę napisać znowu sinus beta przez b. Sinus beta dzielone przez b. No i jeszcze mnożone wszystko przez cosinus alfa. No i to jest dokładnie to samo, co było. No dobrze, no to tutaj teraz mam pewien wspólny czynnik, mianowicie sinus beta przez b. Mogę go wyciągnąć przed nawias. Czyli zostanie mi w nawiasie 2a cosinus gamma dodać 2c cosinus alfa, no i wszystko mnożone przez sinus beta podzielone przez b. Wyciągnąłem przed nawias. Ten czynnik. A to, co zostało, po prostu przepisałem tutaj. Po wymnożeniu dostalibyśmy z powrotem to wyrażenie, które jest u góry. No dobrze, czyli to niewątpliwie jest znowu to samo. No i co tutaj teraz mamy? No tutaj mamy coś takiego jak 2a cosinus gamma, 2c cosinus α. To, to wygląda trochę podobnie do tego, co jest w twierdzeniu cosinusów tutaj. Zwłaszcza to pierwsze 2a cosinus gamma. Brakuje tylko B. Jak można z tego twierdzenia kosinusów skorzystać? Czyli tutaj możemy dodać do obu stron równania to wyrażenie, które nas interesuje i dostaniemy wtedy C kwadrat, dodać 2AB razy kosinus gamma równa się A kwadrat plus B kwadrat. No i teraz odejmiemy C kwadrat od obu stron i będę miał 2AB... Kosinus gamma równa się a kwadrat plus b kwadrat odjąć c kwadrat. No i teraz to będę mógł wstawić tutaj do, do mojego równania, no jeżeli tylko tu jeszcze pomnożę przez b. No dobrze, a co zrobić z tym drugim? No to drugie też możemy zastąpić używając twierdzenie kosinusów, tylko trzeba napisać je dla innych boków. Tutaj żaden z boków ani żaden z kątów nie jest wyróżniony. Tutaj napisaliśmy je w postaci, w której występował kosinus kąta gamma. Ale możemy napisać w takiej postaci, w której występuje kosinus kąta alfa. Żeby dostać kąt alfa, no to musimy napisać to w ten sposób, że mamy a kwadrat po lewej stronie. Tutaj mamy po prawej sumę kwadratów b kwadrat plus c kwadrat. Odjąć 2b razy c razy kosinus kąta alfa. Po prostu zamieniliśmy miejscami... C i A. Można tak na to patrzeć. Po prostu twierdzenie kosinusów nie wyróżnia żadnego z boków. Można dla dowolnego boku, dla dowolnego kąta je napisać. Jeżeli chcemy mieć kąt alfa, no to tutaj mamy A kwadrat, a tutaj mamy B kwadrat C kwadrat minus 2BC razy kosinus kąta między tymi dwoma bokami. No i teraz tutaj znowu mam coś takiego. 2 razy BC razy kosinus alfa. To jest prawie to samo, co tutaj, tylko brakuje tego B. No to ja sobie to B dopiszę po prostu. Zrobię to, to tak. Napiszę, że to jest 2a b razy cosinus gamma, dodać 2 c razy cosinus alfa. No a żeby to się zgadzało, żeby, żeby to nadal było to samo wyrażenie, żeby jego wartość była taka sama, to muszę też podzielić przez b. Czyli tutaj będę miał b kwadrat. Można tak napiszę, b razy b. No i dzięki temu to b. Tutaj mogę z powrotem przed nawias wyciągnąć i ono się skróci z tym. Jak się skróci, to dostanę to samo wyrażenie, które było poprzednio. Czyli to rzeczywiście jest równe temu poprzedniemu wyrażeniu. No ale teraz w tej postaci, którą tutaj mam, mogę skorzystać z twierdzenia kosinusów. No i tutaj jeszcze mogę wykonać tą samą procedurę dla kąta alfa, jak zrobiłem tutaj, i napisać w takim razie, że 2 razy b razy c razy cosinus alfa to się równa. No, i co tutaj będziemy mieli? Będziemy mieli b kwadrat dodać c kwadrat, odjąć a kwadrat. To jest dokładnie to wyrażenie, które było tutaj. Tylko, że zamieniliśmy miejscami a i c. No dobrze. No i teraz wstawiam to wszystko do mojego wyjściowego wyrażenia. Czyli tutaj zamiast, zamiast tego będę miał to. Czyli będę miał a kwadrat plus b kwadrat odjąć c kwadrat. A zamiast tego będę miał to. Czyli dodać b kwadrat, dodać c kwadrat, odjąć a kwadrat. No i wszystko mnożone przez ten współczynnik, który już był wcześniej. Sinus beta przez b kwadrat. Dobrze. No i tutaj bardzo dużo rzeczy się Odejmie, no bo mamy a kwadrat odjąć a kwadrat, no to to się odejmie, tak? Mamy c kwadrat odjąć c kwadrat, to to się też odejmie i zostanie tylko 2b kwadrat, czyli zostanie nam 2 razy b kwadrat razy sinus beta dzielone przez b kwadrat. No i znowu b kwadrat się skróci i zostanie nam ostatecznie 2 razy sinus beta. No, a beta, przypominam, to obliczyliśmy na samym początku. To było 60 stopni. 60 stopni. Czyli inaczej pi trzecich. A ile wynosi sinus 60 stopni? No to powinniście pamiętać, ile wynosi sinus 60 stopni. Jeżeli nie pamiętacie, to możecie sobie narysować szybko trójkąt, w którym mamy kąty 30 stopni, 60 stopni. I kąt prosty, trójkąt prostokątny. Wtedy, jeżeli przeciwprostokątna ma długość 1, no to ta krótsza przyprostokątna ma długość 1, druga, a ta dłuższa pierwiastek z 3 przez 2. No i teraz sinus 60 stopni to jest stosunek tej przyprostokątnej na przeciwległej do przeciwprostokątnej, czyli to jest po prostu pierwiastek z 3 przez 2 dzielony przez 1, czyli pierwiastek z 3 przez 2. A zatem otrzymujemy 2 razy pierwiastek z 3 przez 2. Dwójki się skrócą i ostatecznie wartość tego wyrażenia wynosi pierwiastek z 3. Czyli rzeczywiście, pomimo tego, że w zadaniu nie mieliśmy podanych żadnych wartości liczbowych, żadnych kątów ani żadnych długości boków, byliśmy w stanie z tych informacji, które tutaj mamy, obliczyć wartość tego wyrażenia. To jest takie bardzo ciekawe zadanie i ono pochodzi z testu z 2010 roku, z egzaminu wstępnego na IIT. To są takie uczelnie techniczne, czyli Politechniki czy uniwersytety techniczne w Indiach, i to są takie uczelnie, na które bardzo trudno się dostać. Tam nie wiem, jakieś setki tysięcy y, uczniów zdaje ten egzamin, i tylko kilka tysięcy przechodzi tę procedurę rekrutacyjną. Mają do rozwiązania między innymi takie właśnie zadania.